Dzień dobry Państwu, tu arcymistrz Marcin Tasbir. Trzecia runda lotto indywidualnych mistrzostw Polski w szachach na rok 2018 za nami. Padły w tej rundzie trzy rezultatywne wyniki. Jacek Tomczak wygrał po bardzo zaciętej partii z Aleksandrem Miśtą. Zagrał bardzo ciekawy wariant w wariancie Drakona, Hetman E2. Mateusz Bartel bardzo szybko i pewnie pokonuje Daniela Sacikowskiego. Kacper Piorun po bardzo ciekawej partii wygrywa z Michałem Krasenkowem. Remisami kończą się partie Bartosza Soćki z Radkiem Wojtaszkiem i Grzesia Gajewskiego z Janem Krzysztofem Dudą. Mamy samodzielnego lidera. Kacper Piorun posiada 2,5 punktu. Drugie miejsce na razie ex aequo zajmują Radek Wojtaszek, Jacek Tomczak i Mateusz Bartel po 2 punkty. Dzisiaj obejrzymy partię Mateusza Bartla z Danielem Sadzikowskim, także zapraszam do niej i już oto E4, C5, skoczek F3, D6, także obrona sycylijska, zaproszenie do wariantu Najdorfa. Przypomnę, że Mateusz jest tam specjalistą i nawet jeden z wariantów może być nazywany jego nazwiskiem z uwagi na to, że mimo, że nie rozegrał go jako pierwszy, to wygrał kilka bardzo interesujących partii na wysokim poziomie, między innymi z Radkiem Wojtaszkiem, po ruchu skoczek B3, także spokojnie można jego nazwiskiem nazywać ten wariant. Tym razem zdecydował się on jednak zagrać ruch skoczek C3, skoczek F6 i E5. Oczywiście ruchem D4 mógł przejść znów do wariantów głównych, natomiast ruch E5 już był spotykany w jego kartotece, mógł już być znaleziony, stąd dziwne troszeczkę, że Daniel nie był dobrze na to przygotowany. Znany jest on ze swojego świetnego przygotowania debiutowego. Mateusz znany jest z tego, że próbuje wprowadzić swojego przeciwnika w szary kąt, to znaczy w pozycje, których on do końca nie zna, które mu nie leżą. Natomiast Mateusz jest bardzo elastycznym zawodnikiem i dlatego taki wybór debiutu. E5, DE, skoczek bije E5 i A6. Inną kontynuacją, którą czarne spokojnie mogą zagrać, jest skoczek BD7, D4 i teraz na przykład E6. Ciekawy wariant powstaje po skoczek bije E5, DE, hetman D1, król D1, skoczek G4, bo po gońcu B5, goniec D7, białe święcą pionka, grając ruch E6 i teraz po ruchu FBE E6 następuje goniec D7, król D7 i skoczek E4. Białe atakują pionka na C5, czarne będą miały bardzo duże problemy z rozwojem gońca z F8, dodatkowo zdublowane pionki na linii E są dużą słabością, także taka ciekawa pozycja może powstać, jeśli Daniel zagrałby w piątym ruchu skoczek BD7, zdecydował się on jednak na ruch A6, G3 i teraz znów czarne mają dwie, bądź nawet trzy możliwości, dwie inne niż ta, która została wybrana w partii, mianowicie hetman C7, tak wybrał Daniel, natomiast mógł on zagrać ruch hetman D6, skoczek C4, hetman C6 i teraz Mateusz chciał zagrać wieża G1, bardzo oryginalna pozycja, zupełnie nietypowa dla wariantu obrony sycylijskiej. Taki był na pewno cel Mateusza. A czarne mogą też oczywiście zagrać skoczek BD7, D4, E6 i na przykład goniec E3. Pozycja bardzo ciekawa, bardzo dynamiczna i dosyć nowa, także obaj zawodnicy graliby z głowy. W partii nastąpiło hetman C7, D4 i C bije D4. Inną możliwością jest zagranie ruchu skoczek C6, natomiast po nim po skoczek C6, hetman C6, D5. Białe wydaje się, że stoją bardzo dobrze z uwagi na słabość pionka E7. Hetman będzie musiał gdzieś odejść na B6, powiedzmy goniec G2. Białe planują zagrać roszadkę i widać, że to czarne będą miały problemy z rozwojem. Po ruchu E6 mogłoby nastąpić goniec F4. Tego prawdopodobnie obawiał się Daniel Sacikowski, natomiast z tego co sprawdziłem, po ruchu goniec D6, goniec G2, skoczek BD7, skoczek bije D7, goniec bije D7, oczywiście nie goniec bije F4 z uwagi na wtrąconego szacha i nagle okazuje się, że to białe stoją z figurką więcej, natomiast po ruchu
goniec bije d7, goniec bije d6, hetman bije d6, dc, hetman c5. Wydaje się, że czarne nie mają większego problemu. Tutaj białe raczej nie powinny decydować się na wzięcie pionka na a6 z uwagi na wieża bije b2 i czarne miałyby świetną kontrgrę, szczególnie związaną z otwartą diagonalą h1, a8. Natomiast po ruchu na przykład, nie wiem, hetman d3, czarne mogą zagrać goniec c6 i tutaj problemów oczywiście nie mają. W partii nastąpiło jednak c bije d4, hetman bije d4, skoczek c6, hetman c6 i bardzo ciekawy ruch goniec g5. Już spotykany w praktyce, natomiast bardzo, bardzo ciekawy. Czarne nie mogą pobić na h1 z uwagi na wariant długa roszada, grozi mat na d8. I teraz na przykład po ruchu skoczek d7 następuje ruch skoczek d5. Grozi bardzo nieprzyjemny ruch skoczek c7 szach, przed którym za bardzo nie widać obrony. I na przykład jeśli czarne zagrają h6, to po ruchu skoczek c7 król d8, następuje hetman b6 i po h bije g5, skoczek bije e6, skoczek e6 szach, król e8 i hetman d8. Taki był wariant wskazany przez Mateusza w analizie po partii. Natomiast tutaj po ruchu e6 też białe wydają się dużo lepsze. Na przykład po ruchu skoczek e4, jeśli hetman bije e4, to goniec bije f6, po hetman d4 goniec bije d4, natomiast piękny mat następuje po hetman h1, hetman d8, goniec bije d8, wieża bije d8. Kolejnym ruchem, który mogą wykonać czarne, to ruch h6, natomiast tutaj po długiej roszadzie znów grozi mat na polu d8, goniec g4, białe mogą zagrać goniec g2, hetman bije g2 i goniec bije f6 z bardzo ciekawą pozycją. Po ruchu goniec bije d1, następuje znów ruch skoczek d5, grozi skoczek c7 mat. Także tutaj naprawdę chyba goniec e6 jest jedynym ruchem, ale tutaj po goniec bije g7 wydaje się, że białe stoją dużo lepiej, szczególnie z uwagi na słabą pozycję czarnego monarchy. Na w partii nastąpiło goniec g4, goniec bije f6 i g bije f6. Prawdopodobnie najlepszym ruchem, który pokazywany jest przez komputer, jest ruch h5, natomiast i tutaj po skoczek d5, goniec f3, goniec g7, hetman g7, wieża f8, skoczek e3, białe mimo jakości mniej za pionka mają bardzo ciekawą pozycję, także tutaj naprawdę skomplikowana pozycja. I teraz białe po ruchu g bije f6, który wydaje się właściwie decydującym błędem w tej partii, następuje hetman bije g4. Czarne muszą wziąć na h1, inaczej stałyby one bez figury. Następuje nieoczywisty hetman a4 szach. I teraz czarne grają jedyny ruch b5, który daje im jeszcze chwilę odsapnąć. Po ruchu hetman c6 następuje ruch goniec b5 i po a bije b5 wymuszonym hetman bije a8, król d7, długa roszada i czarne stoją naprawdę w krytycznym położeniu. Tutaj oczywiście po ruchu król e6 białe jeszcze zagrają f4, broniąc się przed szachem na h6 i wydaje się, że bardzo łatwo tę pozycję wygrają. Król w centrum, a białe mają jeszcze trzy figury w ataku, hetmana, skoczka i wieżę, także tutaj na pewno nie byłoby to dobre. Natomiast po ruchu król d8 następuje oczywista długa roszada szach, król c7 i tutaj mamy forsownego mata, hetman d7 i teraz po królu b8 następuje hetman d8 szach, król a7, skoczek b5 szach, jedyny ruch a bije b5, hetman a5, król b8 i wieża d8 mat. Natomiast po ruchu król b6 następuje skoczek a4 szach, król a7, hetman d4, król b8, nic nie daje b6 z uwagi na hetman bije b6 mat. Natomiast po król b8 następuje eleganckie hetman d8 szach, król a7, hetman b6, król b8 i wieża d8 mat. Także w partii nastąpiło jedyne, ale niestety dla Daniela Sadzikowskiego niewystarczające b5. Skoczek bije b5, teraz
Białe oczywiście grożą jakimś szachem z odsłony. Nic nie daje hetman c6 z uwagi na skoczek c7 szach. Król musi bronić hetmana i po biciu skoczek a8. Później jeszcze goniec g2, ten skoczek nie zginie. Białe mają ogromną przewagę materialną, dlatego czarne zagrały a bije b5. Natomiast tutaj po hetman b5, król d8, długa roszada. Czarne nie mają czego szukać. I nastąpiło jeszcze wieża d5, goniec h6 i f4. Także przepiękna partia, bardzo oryginalna, bardzo ciekawa. Gratulacje dla Mateusza Bartla. Co ciekawe, taka partia była dokładnie rozegrana już. Także nie jest to nowość, natomiast na pewno robi to wrażenie. Mam nadzieję, że Państwu podobał się mój wybór i zapraszam do kolejnych filmików. Dziękuję bardzo.